Witam wszystkich, tu blog Odkrywcy. Jestem w Katowicach, na szlaku historii górnictwa górnośląskiego. Pokażę Wam ciekawy pomnik, który jest na mojej trasie, a mianowicie pomnik trudu górniczego. Ogólnie idea budowy tego pomnika była związana pragnieniem stworzenia pewnego rodzaju opozycji dla powstającego pod kopalnią Wuje Krzyża monumentu upamiętniającego masakrę górników z 1981 roku. Decyzję o jego budowie podjął Komitet Wojewódzki Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Katowicach w 1983 roku. No i cóż, władze komunistyczne pragnęły odbudować stosunek do pracy. Stąd właśnie chciały stworzenia tego monumentu. I cóż, sam pomysł poddano pod rozwagę dyrektorom kopalń i sekretarzom komitetów zakładowych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. I sam dokument prezentujący założenia stworzenia tego pomnika powstał 3 sierpnia 1983 roku. Oczywiście pomysłodawcy chcieli, żeby patronem był sam Wojciech Jaruzelski, do czego nie doszło. I stał się nim minister górnictwa i energetyki generał Czesław Piotrowski. Wmurowanie aktu erekcyjnego miało miejsce 18 lipca 1985 roku w obecności wiceprezesa Rady Ministrów Zbigniewa Messnera i Czesława Piotrowskiego. Sam ten żelbetonowy monument wykonało przedsiębiorstwo budowlane przemysłu węglowego. Natomiast za odlanie płaskorzeźb i ich montaż odpowiadały Spółdzielnia Warszawa i Polmak. Na pomnik złożyli się pracownicy resortu górnictwa, m.in. Jaworznicko-Mikołowskie Gwarectwo Węglowe oraz Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa. Jako ciekawostkę powiem, że na wiosnę 1986 roku koszt budowy szacowano na 300 milionów złotych, a sam pomnik odsłonięto w 1986 roku. Zresztą tu mamy dokładną datę. 86. Orzeł bez korony. Figury górników fajnie się prezentują. No pytanie, co z tą tutaj niepokojącą kartką, że jest teren do rozbiórki. Ale jak widać, stan tego pomnika jest jaki jest. Czyli godny pożałowania. Widać, że od dawien dawna nikt z tym pomnikiem wiele nie robił. Może oprócz tego terenu wokół, czyli skateparku. No tu mamy jeszcze ciekawe płaskorzeźby. Warto je zobaczyć. No ciekawie wygląda. I tu mamy ten emblemat górniczy na samej górze. Z całą pewnością szkoda tego pomnika, bo jest bardzo ciekawy. Jak widać, te wszystkie płaskorzeźby, figury stricte związane z historią górnictwa. W sumie nigdy nie byłem w jego pobliżu. No szkoda by było, żeby go wyburzyli. Naprawdę fajna sprawa. To więc trzy bardzo fajne tutaj płaskorzeźby związane z samym górnictwem, właśnie historią górnictwa,
te figury górników. Naprawdę wygląda to, te elementy tego pomnika wyglądają bardzo, bardzo dobrze. Natomiast reszta już, jak widać, prezentuje dość opłakany widok. Beton kruszeje coraz mocniej. Tak więc jak będziecie w okolicach Katowic, Doliny Trzech Stawów, osiedla Paderewskiego, pamiętajcie, że jest tu taki bardzo ciekawy pomnik trudu górniczego związanego z historią tak ważnego dla Śląska, historią górnictwa. Pamiętajmy o nim, póki jeszcze stoi, bo naprawdę warto go zobaczyć. Tak więc wszystko z mojej strony. Trzymajcie się ciepło. Na razie, cześć.